Halo, halo, tu Surowe Radio, Agnieszka Cholewiak-Góralczyk i Katarzyna Towalewska. Jak widzicie, Kasia wróciła, żyje, nie zginęła, tak, także wracamy do naszych zwykłych, klasycznych odcinków, gdzie jesteśmy my we dwie. Dzisiaj chcemy porozmawiać o związkach między żywieniem a behawiorem, bo to jest dość istotny temat, a często pomijany, oraz o czymś, co nazywamy z Kasią oczekiwania versus rzeczywistość, jeżeli chodzi o pacjentów, czyli przychodzi pacjent ze zwierzakiem, który jest przewlekle, ciężko chory, często na więcej niż na jedną chorobę. I jego oczekiwaniem jest to, że dieta wyleczy mu zwierzaka. A często coś takiego nie jest w ogóle możliwe ani dla medycyny, nie mówiąc tutaj w ogóle już o diecie, czy o innych tego typu rozwiązaniach. Także dążymy do tego, aby jak najbardziej poprawić funkcjonowanie tego zwierzaka, żeby ono się czuło najlepiej, jak jest to możliwe w jego stanie i przy jego chorobach, a opiekun uważa, że to może być za mało, że te kupy to miały być super ekstra idealne u zwierzaka, które na przykład ma chorobę bardzo ciężką przewodu pokarmowego, tak? Albo jest po wielokrotnych zakażeniach pasożytami, doszło do uszkodzenia u niego jelit i to, że zwierzę załatwia się bez bólu, powiedzmy raz dziennie, ale kupa nie jest ekstra idealna, on traktuje jako jakąś osobistą porażkę i że można zrobić coś jeszcze więcej. Też się, Kasiu, z tym spotykasz ciągle, prawda? Tak, spotykam się bardzo często, bo z kupami jest generalnie tak, że powiedzmy biegunka czy kupa luźniejsza to nie jest objaw konkretnego problemu ze zdrowiem, to jest objaw miliona rzeczy. I tak naprawdę są sytuacje, kiedy rzeczywiście na diecie, jeżeli te biegunki wynikały na przykład z alergii pokarmowej albo były kwestią źle dobranej diety, no to rzeczywiście te biegunki nam miną dosyć szybko, tak? Ale jeżeli problem jest poważniejszy, głębszy, to tak nie będzie wyglądało, niestety. To, że jakiemuś zwierzęciu ta dieta rzeczywiście szybko wyregulowała jakieś problemy z układem pokarmowym, to nie znaczy, że tak będzie zawsze, niestety. I u każdego pacjenta, więc jeżeli waszej koleżance pomogłyśmy i wszystko super zostało unormowane, wcale nie znaczy, że to samo zdarzy się u waszego zwierzaka, tak? Bo to jest inny organizm, inne zwierzę i często są po prostu inne możliwe cele do osiągnięcia, więc każda poprawa jest dobrym tym celem i też, żebyście urealnili swoje oczekiwania względem diet, tak jak teraz Kiść musi urealnić swoje oczekiwania względem tego, czy wyjdzie na balkon, czy nie, czy będzie nam miauczał, czy nie będzie. Nic się nie da w tej sprawie, Kiściu, teraz zrobić. I podchodząc z takim innym podejściem, że tutaj działamy dla komfortu zwierzęcia, do osiągnięcia jak najlepszego możliwego do osiągnięcia efektu, też Wam pomoże, że przestaniecie się ciągle zadręczać i rozgrzebywać tą kupę milion razy patykiem na spacerze z psem, czy grzebiąc w tej kuwecie, obserwując: o mój Boże, ta nie jest super ekstra idealna, na pewno coś się dzieje. A z tego względu, że tak jak mówimy, czasem się nie da, a czasami dany zwierzak ma troszeczkę tendencję do brzydszych kup z wielu przejść, z wielu problemów, które u niego występowały, tak? A na pewno nie podoba nam się z Kasią, jak ktoś do nas przychodzi z oczekiwaniem: dieta wyleczy chorobę nerek, dieta wyleczy nowotwór mojego zwierzęcia. Absolutnie nie. Także musicie naprawdę zacząć słuchać lekarzy, którzy prowadzą waszego zwierzaka, poczytać trochę o schorzeniu, które ma wasz zwierzak i nie zamykać się na to i nie czytać jakichś dziwnych, szemranych stron i dziwnych, szemranych porad na zasadzie dałem, nie wiem, jakiś kwas z czegoś tam i mojemu zwierzakowi się poprawiło, zrób to samo, twój zwierzak też wyzdrowieje i będzie żył. Najprawdopodobniej po takiej poradzie może go zabijecie, a może jeszcze mu dołożycie cierpienia i innych tego typu trudności, a na pewno nie wyleczycie zwierzaka z choroby, które są określane przez medycynę jako choroby już przewlekłe i nieuleczane na tym etapie wiedzy. Jeżeli dojdzie do pewnych zniszczeń w danych narządach, które nie mają opcji regeneracji, to choćbyście pękli, nic nie zrobicie w tym temacie więcej niż jest możliwe do zrobienia. Możecie sobie, nie wiem, złorzeczyć na mnie i na Kasie, że jesteśmy mało zdolne, albo niech zgadzać się z tym, co mówimy, ale tak po prostu wygląda prawda w tym temacie. A często mamy na wizycie osoby, które mówią nam: teraz to już tylko pani nam została, żeby nam pomóc, tak? To zwierzę umiera. To
nie jest ten etap i ten moment w życiu tego zwierzaka, żeby w takim razie kombinować z tą dietą jeszcze, jeżeli to zwierzę tak bardzo gdzie się czuje i zaczął się już proces odchodzenia. Także żebyście też zauważyli gdzieś i uszanowali to, że czasami jak zwierzak już zaczyna odchodzić, umierać, to zostało wam mało czasu i ten czas trzeba jak najlepiej wykorzystać. Jeżeli zwierzę chce przejść na dietę, jaką proponujemy, wtedy to już jest opcja, po prostu komfort, żeby ono się jak najlepiej czuło, jak miało jak najmniej objawów, to spoko, ale jeżeli to zwierzę nie chce tej diety przyjmować, tylko chce jeść to, co jadło całe swoje życie, to dajcie już temu zwierzakowi święty spokój. Tutaj a propos właśnie choroby nerek. Często jest takie oczekiwanie, że kot, pies z bardzo wysokim mocznikiem, z bardzo wysoką kreatyniną, z wysokim fosforem, po przejściu na lepszą dietę, nagle będzie te wyniki miał o wiele lepsze. I jak się tak nie dzieje, no to jest takie ciśnienie, naciski, żeby jeszcze coś zrobić, żeby jeszcze coś zmienić w tej diecie, żeby jednak ten mocznik obniżyć, żeby tę kreatyninę obniżyć, żeby obniżyć fosfor. No to nie jest tak, że to zależy tylko i wyłącznie od diety. To są konsekwencje choroby, która postępuje i której się nie da cofnąć i możemy kontrolować poziom fosforu we krwi, dając dietę niskofosforową, ale no, w pewnym momencie trzeba by było po prostu eksperymentalnie przygotować dietę zupełnie pozbawioną fosforu, ewentualnie jak obniżyć mocznik, dawać dietę zupełnie bez białka. No, ale to i tak choroba będzie postępować. No, nawet gdybyście zrobili takie rzeczy, a znaczący sposób na takiej diecie zupełnie pozbawionej białka, wyniszczenie organizmu będzie postępowało, tak? To nie jest tak, że to białko to jest zło i szatan i zabija waszego zwierzaka, bo jest też potrzebne po coś. To, że zwierzę jest chore na chorobę, która sprawia, że dany produkt zaczyna też mieć negatywne konsekwencje dla niego, nie oznacza, że on przestaje potrzebować tego składnika odżywczego w diecie. To tak nie działa, więc tutaj też musicie mieć świadomość takiego faktu. Zobacz, Kasia, znowu ich straszymy i smucimy. No tak, ale to właśnie ten przykład z mocznikiem jest tutaj najlepszy. No oczywiście możemy dać psu, kotu dietę z ilością białka na poziomie minimalnym, no i rzeczywiście ten mocznik może spadnie, tylko czy chodzi nam o to, żebyśmy mieli w tym momencie dobry wynik, a zwierzę, które za chwilę nie będzie miało na nic siły, no chyba nie. Któremu tak naprawdę możemy takim działaniem przyspieszyć to jego odejście, tak? Bo zwierzęta, które lepiej się czują, mają lepszą masę mięśniową, ona też zależy od poziomu białka w diecie, dłużej żyją po prostu. Także urealnijcie swoje oczekiwania względem tego i jeżeli zwierzę zaczyna przewlekle chorować na chorobę, której jedynym zakończeniem jest śmierć, to trzeba powoli gdzieś o tym myśleć, a nie to wypierać i udawać, że to się nigdy nie wydarzy, tak? No tak dobrze to niestety nie ma. Teraz mamy oczywiście narzędzia, jest coraz większa wiedza weterynaryjna, żeby to zwierzę żyło w dobrym komforcie długi czas, tak? Także może wcale nie odejdzie na tą chorobę, o której myślicie, tylko odejdzie na inną chorobę, która się dołączy. To też nie jest tak, że jak macie jedno schorzenie, to jesteście już odporni na wszystkie inne. Absolutnie nie. Jest wręcz odwrotnie, że wtedy organizm jest słabszy, bardziej podatny na kolejne problemy, na kolejne zaburzenia, które mogą się w nim pojawić. Poza tym u zwierząt starszych to jest dosyć naturalne, że do jednej choroby zaraz zaczną dochodzić kolejne, no, po prostu. Starość. Nam tak samo się to nie podoba, tak? My też mamy zwierzęta, więc wiemy, jak to wszystko wygląda i też musimy mieć poukładane w głowie, żeby móc pomagać pacjentom, żeby wiedzieć, że z tym pacjentem będziemy się wiedzieć jakiś czas, ale ten czas będzie mocno ograniczony ze względu na to, co się temu zwierzakowi dzieje. I staramy się to przemycać, żeby nie było potem szoku po stronie opiekuna, że myśleliśmy, że ta dieta wyleczy nam zwierzaka, będzie wspaniale, milion lat życia razem, a okazuje się, że jedyne, co udało się ugrać, to było kilka miesięcy w stanie tego zwierzaka, co my i tak z Kasią na przykład uważamy za wielki sukces, bo przy danej chorobie to zwierzę powinno żyć na przykład miesiąc od diagnozy, tak? A żyło pół roku. Tak to często też potrafi wyglądać. Dlatego może być tak, że czasami na wizytach słyszycie różne od nas informacje, które niekoniecznie będą się wam podobać, bo czas się z nimi zmierzyć i przestać je wypierać, tak? Żebyście też wiedzieli, mieli pełny obraz sytuacji, jak to wszystko wygląda, bo to wy podejmujecie decyzje dotyczące waszego zwierzaka, tak? Często musicie podjąć też tą decyzję, żeby pozwolić temu zwierzakowi już
odejść i to wy decydujecie, nie decyduje lekarz, nie decyduje Kasia, nie decyduje ja, tylko wy podejmujecie tę decyzję, mając dane i informacje od wszystkich specjalistów prowadzących zwierzaka, że lepiej to tutaj już nie będzie, tak? Lekarz może wam dać wskazanie do eutanazji i przeprowadzić zabieg, ale tylko i wyłącznie w momencie, kiedy wy wyrazicie na to zgodę. To wy jesteście tą stroną, która podejmuje decyzję i decyzja wychodzi tak. Albo podejmiecie decyzję o tej eutanazji, zanim to zwierzę zacznie mieć nieznośne już poziomy cierpienia, albo czekacie na to, aż zwierzę będzie w cierpieniu wielkim umierało. Tak? Bardzo niewiele zwierząt ma takie szczęście, zresztą jak i ludzi, żeby odejść spokojnie we własnym łóżku po wspaniałym, po dobrym dniu. Większość opiekunów musi się zmierzyć z tym, że w pewnym momencie muszą podjąć tę decyzję w imię miłości do swojego zwierzaka, aby dać mu odejść bez cierpienia. Zwierzę to nie jest człowiek, jemu nie wytłumaczymy. Musisz jeszcze trochę pożyć i pocierpieć, bo twoja córka urodzi niedługo dzieciaka i żebyś go jeszcze poznał i zobaczył. I człowiek z taką motywacją może walczyć z tym strasznym bólem. Zresztą nie ma wyborów w naszym wspaniałym kraju. A jeżeli chodzi o zwierzaki, no to my decydujemy i jemu nie wytłumaczymy. I musisz jeszcze pożyć trochę, bo ja niedługo urodzę dziecko i chciałabym, żeby to dziecko cię poznało, tak? A wiem, że niektórzy tak chcą i ciągną tego zwierzaka i ciągną do jakiegoś momentu X, do jakiegoś punktu, który jest dla nich ważny i istotny. Tylko ten kot, ten pies nie rozumie, dlaczego on tak strasznie cierpi, dlaczego to jest tak przeciągane. Do tego coraz więcej procedur medycznych wokół tego zwierzaka, tak? Podawanie całej tony leków, żeby to życie sztucznie było podtrzymywane. Czy to jest dobre, jeżeli chodzi o relację opiekuna z tym zwierzęciem? Ona się ciągle stopniowo pogarsza, jest źródłem stresu już później dla obydwu stron. To chyba już wystarczająco tak. Nastraszyłyśmy. No, raczej urealniłyśmy to, co się dzieje ze zwierzakiem, które jest chore i to, żeby po prostu nie oczekiwać, nie mieć oczekiwań na zasadzie, to teraz uratujcie mi tego zwierzaka dietą, tak? Ulepimy dietę i wszystko będzie różowo. Tak jak Kasia mówiła, owszem, jeżeli to była alergia, jeżeli to był problem typowo dietetyczny i choroba od diety zależała, to najprawdopodobniej tak będzie, chyba, że doszło już do uszkodzeń w układzie pokarmowym takich, które zawsze będą się wiązały z pewnymi nieprawidłowymi funkcjonowaniami w tym zwierzaku. Tak to po prostu też może być. Więc zapraszamy nowych pacjentów, ale oczywiście z prawidłowymi oczekiwaniami względem diety i absolutnie nie wolno robić czegoś takiego, jak zwierzak jest chory, zwierzakowi poprawia się na diecie, żeby w takim razie rezygnujecie z wizytu lekarza, bo jemu się poprawiło. Tak? To przecież synergia, tu wszystko musi działać razem i wspólnie. Także co jeszcze możemy? W zasadzie najważniejsze to, co chciałyśmy. Tak, w tym strasznym temacie, także macie tutaj pigułkę wiedzy o tym. A teraz chciałyśmy jeszcze wam powiedzieć trochę o tym, że znaczenie ma nie tylko, co dajecie zwierzakowi do tej miski, bo to jest oczywiście bardzo istotne, ale też znaczenie ma, w jaki sposób wy to jedzenie temu zwierzakowi podajecie. To jest szczególnie istotne, jeżeli mówimy o zwierzakach z problemami behawioralnymi, albo też o zwierzakach żyjących w grupie, tak? Czyli nie jest jeden kot, tylko pięć jak u mnie i trzeba pilnować, żeby każdy miał swoje bezpieczne miejsce do jedzenia tego pokarmu, miejsce do zjedzenia pokarmu, które może sobie wybrać. Na przykład nie chcecie jeść tu, tylko sobie zjem w innym miejscu, bo w tamtym miejscu jest inny kot. Nawet znaczenie ma to, jakie macie miski do podawania pokarmu. Pies tęgowy, któremu dajecie jedzenie w metalowej misce, niekoniecznie będzie szczęśliwy i zadowolony, że ta miska, jak on ją szura, robi straszne, potworne dźwięki, tak? Jeżeli jeszcze mówimy o zwierzaku z nadwrażliwością na dźwięki. Mi by się też to nie podobało przy jedzeniu, więc spójrzcie na to wszystko oczami zwierzaka, którego wy znacie najlepiej i wiecie, jakie ma ograniczenia, tak? Co jest dla niego źródłem stresu i nie fundujcie tym biednym zwierzakom dodatkowego stresu, bo potem przychodzicie z tematem na zasadzie mój zwierzak nie chce jeść, albo mój zwierzak je tylko w nocy, wszystko mu się już zupełnie poprzestawiało. Pytanie brzmi, dlaczego ten zwierzak tak robi, tak? Może wy już sami możecie tą zagadkę rozkwikłać w domu i nie potrzebujecie wcale mnie ani Kasi. Ja sobie teraz pomyślałam o tym, jak to wygląda u mnie i akurat u mnie jest dosyć spokojnie, mimo że mam dwa koty, aczkolwiek u mnie problem się pojawił z Fusią. Jako że Fusia jest śmiesznym kotkiem, to Fusia uznała, że miska, nowa miska, która jest minimalnie głębsza od poprzedniej, nie nadaje się już do jedzenia, bo wibryski się zaginają. Dokładnie tak. Wibryski, odrobinę. Ta miska była odrobinę głębsza. I ja wtedy zrobiłam coś takiego, że gdzieś mi tam zaświtało,
że to o to chodzi, więc usiadłam sobie w bezpiecznej odległości i obserwowałam, jak ona próbuje z niej jeść i wtedy dopiero zobaczyłam, że dla niej to już jest różnica. Także widzicie, nie to, co wam się wydaje, albo że wy myślicie, że coś jest fajne dla zwierzaka, tylko musicie patrzeć po tym zwierzaku, czy on tak samo to odbiera, czy to jest dla niego dobre i komfortowe, bo wiele problemów generują sami opiekunowie dla swoich zwierzaków i jeszcze często je bagatelizują, problem narasta aż z takiego małego, beznadziejnego problemu, który można było szybko rozwiązać albo w ogóle uniknąć pojawienia się tego problemu. Pojawia nam się kot typu jakby ufu się nie zareagowała, który jest wychudzony, który robi się też agresywny, bo nie może zjeść odpowiedniej ilości kalorii, a jeżeli je, no to zawsze wiąże się to z dyskomfortem. Też bym nie chciała, żeby podczas jedzenia mnie coś bolało i sprawiało mi dyskomfort. To też bym raczej rezygnowała szybciej z tego jedzenia, nie dojadałabym porcji. I zwierzęta w tym zakresie są dokładnie takie same jak my. Tak, kiś przyszedł i tutaj przytakuje. Tutaj jeszcze jedna kwestia a propos jedzenia i behawioru w zasadzie jest to związane. Częsta rzecz, która się pojawia u zwierząt chorych, albo przewlekle, albo które mają jakieś przejściowe problemy ze zdrowiem, potem one czują się już lepiej, ale nie chcą jeść tego, co jadły do tej pory. I tutaj też pomaga takie spojrzenie na sytuację z punktu widzenia kota, który, no wyobraźcie sobie, jadł coś i nagle zachorował. No, mogło nie mieć to w ogóle związku z jedzeniem, tak? Ale kot mógł skojarzyć, że jadłem, zachorowałem, to ja już tego teraz więcej nie będę jadł. I to nie jest kwestia tego, że kot teraz nie ma apetytu, że kot się nadal czuje, tylko że dajemy mu to, co dawaliśmy mu zawsze. Ale dla niego to już jest niejadalne, bo to jest potencjalnie szkodliwe. To jest bardzo mądre z punktu widzenia kota, tak? Bo on się chce uchronić przed złym samopoczuciem po jedzeniu. Ale bardzo często jest tak, że opiekunowie panikują i nie wiedzą, co mają zrobić. Bo na przykład kot uwielbiał barfa, a teraz go odmawia. No to robimy barfa z innego mięsa. Próbujemy barfa gotowanego. I okazuje się, że nie, że jednak kot nie ma awersji zupełnie do jedzenia, nie jest chory, tylko po prostu boi się jeść to, co kojarzy z chorobą. I to jest jeszcze kwestia taka, że czasami ta awersja mija na dany produkt, ale też pamiętamy, że jak zwierzę jest chore w zaostrzeniu, to nie jest najlepszy moment na świecie, żeby wprowadzać mu nowości, które chcemy, żeby w tej diecie pozostały po okresie choroby, bo istnieje ryzyko, że jak wprowadzimy nowy pokarm w czasie choroby, to zwierzę zrobi skojarzenie, dostawałem to, jak byłem chory. To jest jakieś chore jedzenie, nie będę tego przyjmował nigdy więcej, bo znowu wrócę do tego szpitalika tam w lecznicy i będę się czuć tak źle, jak się czułem wcześniej. Więc dlatego my z Kasią też często mówimy, że jak zwierzę jest zaostrzone i je swój pokarm, to na przykład robimy korekty do tego przepisu na bazie tego mięsa, które jest, po to, żeby nie stracić kolejnego białka, które będzie pewnie spalone. Bo duża opcja jest to, że to, co on je w trakcie choroby, wyjdzie z tej choroby, powie, ja już nie będę tego jeść. To jest obrzydliwe i na tym byłem chory. Ale żeby długo nie szukać, ja przez 2 lata lodów nie jadłam, bo wracając kiedyś z nadmorza, zatrułam się lodami i przez 8 godzin w drodze powrotnej wymiotowałam. Także jak czułam tylko zapach lodów, to autentycznie robiło mi się niedobrze, więc to nie jest tylko tak, że to zwierzęta mają takie skojarzenia i że tylko ich dotyczy ta awersja, tak? My też jesteśmy zwierzakami. Na pewno wiele z was też miało tego typu problemy i przejścia i odrzucało jakiś pokarm ze względu na skojarzenia, tak? Albo jedzenie w sytuacji wybitnie stresowej czegoś, kiedy na przykład dowiedzieliście się jakiejś złej informacji, która sprawia, że patrzycie na dany pokarm i nie będę tego jeść, tak? Robi wam się naprawdę niedobrze i to jest zupełnie normalna reakcja organizmu. No ja akurat nie mam takich problemów, ale widziałam takie przypadki, że ktoś po prostu czegoś już nie będzie ruszał, bo jadł to, gdy był chory. I tak samo jest właśnie z kotami, także to nie jest tak, że jeżeli wasze zwierzę po chorobie nie chce ruszyć barfa, to znaczy, że to już koniec z barfem. Próbujemy inne mięsa, czasami nawet wystarczy, miałam taki przypadek, że wystarczyło ugotowanie tego mięsa, które kot jadł. I okazało się, że gotowane to już nie jest to samo co surowe i to już można jeść, to już jest bezpieczne. Tak, i zmiana konsystencji czasami pomaga też, tak, że to jest, dawaliście krojone wcześniej, a zmielicie to też, często oszukuje tego zwierzaka, a to jednak jest coś innego. Pamiętajcie, że u zwierząt tekstura ma ogromne znaczenie, nawet no, większe niż dla nas. Dla nas smak, zapach jest najważniejszy. Dla nich zapach jest bardzo ważny i tekstura jest bardzo ważna, tak? Także chociażby takie małe sztuczki mogą wam pomóc. I kolejna ważna rzecz.
Zwierzę ma problemy behawioralne i liczycie na to, że dieta mu pomoże. To są dokładnie takie same zasady jak przy zwierzaku, który jest chory. To zwierzę musi być jednocześnie w trakcie pracy z lekarzem weterynarii, który robi dobrą diagnostykę. Sprawdza, co z tym zwierzakiem jest nie tak, co się dzieje, czy są przyczyny fizyczne złego zachowania tego zwierzęcia w ocenie opiekuna. A druga rzecz, na drugą nóżkę behawiorysta, który pracuje nad rozwiązaniem tego problemu, jeżeli on został już zdefiniowany, że to rzeczywiście jest problem behawioralny. Dieta to jest ta trzecia nóżka. Wyobraźcie sobie taki stoliczek kawowy z trzema nóżkami i dopiero wtedy stawiacie tą kawę, czyli opcję tego, że wszystko może się udać i ten proces ma ręce i nogi, tak? A na pewno drogą na skróty nie jest wrzucanie do miski zwierzęcia tony suplementów, które mają pomóc mu w zaburzeniach zachowania, bo wyczytaliście w internecie, że tego typu produkty sprawdziły się u kogoś. Znowu to samo. I znowu jest to niestety bardzo powszechna sprawa. Szukacie drogi na skróty. Nie ma drogi na skróty, tak? To tylko wydłużacie sobie drogę do pomocy temu zwierzakowi. Wydajecie zupełnie bezsensownie środki na rzeczy, które nie są rozwiązaniem problemu. Znowu, Kasia, ich postraszyłyśmy. Dobrze, że wróciłaś w takim razie. Bo z Angeliką to wiesz, tam trochę też było ich weselszych rzeczy, ale my tu musimy ich, Kasia, urealniać trochę, tak? Nie może być tak, że przychodzą do nas ludzie i myślą, że naprawimy magicznie problem behawioralny, który trwa 10 lat, albo biegunkę od 15 niezdiagnozowaną nigdy, jaka jest jej przyczyna, bo jedyne badania, jakie zwierzak miał, to jest jakieś badanie krwi sprzed 5 lat. Takie rzeczy się zdarzają, to nie jest to, że opowiadamy wam to jakieś rzeczy, wiecie, wymyślone. Takie przypadki do nas trafiają i co budzi dużą frustrację, bo ciężko jest pomóc takiemu zwierzakowi przy takim podejściu. No tak, no bo jeżeli przychodzi opiekun ze zwierzęciem, które ma biegunki i wymioty i przynosi nam samą morfologię, no nie, raczej będzie ciężko z tym. Dobrać dietę albo nawet pokierować, co należy tak dalej zrobić. Także no, szanujmy się wszyscy, tak? Jak przychodzicie do nas, to już ze wszystkimi też, jak nas powiedzi, proszę mówić nam wszystko, co zwierzę dostaje, co dostawało, po czym wystąpiły problemy, bo to jak w doktorze House jest, wszyscy ściemniacie, tak? I ciągle jest to, że ktoś coś ukrywa, a to wychodzi potem z czasem, tak? Jak się zrobi dokładną analizę wszystkich informacji, które daliście, pokłada się puzelki, to nie ma szans, żebyście ukryli jakieś rzeczy, tak? Tylko to już od razu budzi brak zaufania do takiego opiekuna. Czyli, że jak zwierzakowi się coś stanie, no to jak mamy wierzyć, że to się mogło stać od diety, jak wiemy, że ten opiekun to podaje i makaron, i kiełbasę śląską na diecie eliminacyjnej, bo tak, bo nie umie odmawiać zwierzakowi. Albo czemu ten zwierzak nie chudnie, a 15 innych schudło na bardzo podobnej diecie i zaczynaliśmy w tym samym czasie, tak? I potem się okazuje, a, bo tu jest tatuś, który zwierzaka dokarmia po nocy i razem sobie jedzą. No... Ale tak jak ja kiedyś mówiłam przy okazji tego, jak opiekunka bała się powiedzieć, że karmi karmą z podrobami. My nie jesteśmy od tego, żeby was rozliczać z tego, co robicie. I u nas nie jest tak, że jak się przyznacie do jakichś grzechów, to my będziemy na was krzyczeć i używać jakichś niezbyt przyjemnych określeń. A im szybciej powiecie, co jest nie tak, co jest nie do końca robione tak, jak powinno być, to tym szybciej zaczniemy to eliminować i tym szybciej się wprowadzi dietę i będziemy wiedzieć, że ten lub ten objaw może mieć taką a taką przyczynę. Nie będziemy błądzić po omacku, szukać, kombinować, zmieniać te parametry diety, gdzie i to nic to nie da, bo coś tą dietę, działanie tej diety zaburza. Także naprawdę bez sensu jest ukrywanie przed nami jakichś rzeczy, bo to gdzieś i tak zaraz wypłynie, a po co marnować czas i swój, i nasz, a przede wszystkim po co to zwierzę ma czekać na pomoc. No i pamiętajcie, że usługi nasze są płatne, więc sami robicie sobie krzywdę, bo wydłużacie cały proces pracy ze zwierzakiem, tak? Także kolejny argument, że po prostu mówić, bo ani mi, ani Kasi słyszałyśmy już wszystko, widziałyśmy już wszystko, nie jesteście w stanie nas zaskoczyć podawaniem czegokolwiek, co byście tam nie zrobili, tylko my musimy to wiedzieć, żeby wam powiedzieć, dlaczego macie tego nie robić, bo to szkodzi zwierzakowi. Może nawet nie domyślacie się, że dana rzecz, którą stosujecie, jest szkodliwa dla tego zwierzęcia, tak? Więc tutaj też uzyskacie nową wiedzę. Nie zdarzyło mi się nigdy krzyczeć na pacjenta, Kasi też nie. Po co miałybyśmy to robić? Jeżeli nie chcemy z kimś współpracować, to można grzecznie i kulturalnie powiedzieć, że współpraca nie ma
sensu z tego względu, że opiekun nie przestrzega zaleceń i zwyczajnie jest to strata czasu i nie ma tutaj już obopólnego zaufania w takiej sytuacji. Jesteśmy wszyscy dorosłymi istotami, a wy jesteście odpowiedzialni przede wszystkim wobec swojego zwierzaka. Znowu, to wy podejmujecie decyzję, w jakim komforcie ten zwierzak będzie żył i tylko o to się tutaj rozchodzi. Ja mam ochotę tylko czasami nakrzyczeć właśnie na opiekunów, którzy się za nic na świecie nie chcą przyznać do takich strasznych rzeczy jak to, że podają suchą karmę albo to, że podają coś ze stołu. No okej, no podają suchą karmę, ale przychodzą z nastawieniem, że chcą to zmienić. To dlaczego ja mam na nich krzyczeć? Także proszę się nie bać, przyznawać do jakichś ewentualnych błędów, do tego, że podajecie karmę, która jest uznawana za straszną, złą i niedobrą, zwłaszcza jeżeli zwierzę jest chore i nic innego nie chce jeść. No to po prostu ja nie chcę słyszeć czegoś takiego, że no ja wiem, że to jest straszne, no ale on nic innego nie chce jeść. No oczywiście, że jak nie chce nic innego jeść, to dajemy i już. Dokładnie. Koniec. Byleby to było bezpieczne dla zdrowia zwierzęcia. No, tak. Nic trującego i takiego potencjalnie mogącego zatruć nam zwierzaka. To jest jedyna zasada w takiej sytuacji. A wy macie po prostu nam powiedzieć, co się dzieje, jak wygląda sytuacja, co to zwierzę je i wtedy mamy największą szansę na maksymalne poprawienie życia tego zwierzaka. To tyle ode mnie, myślę, Kasia. Już dzisiaj nie będziemy ich bardziej gnębić. Nie. Ja tylko powiem, bo nie muszę powiedzieć. Nie, ale nie powiem dokładnie o co chodzi, ale powiem. Mów. O tym moczniku. Dobrze, dobrze, mów, bo Kasia dzisiaj przeżywa cały mocznik. Tak, bo ja dzisiaj przeżywam mocznik, bo przeżywasz mocznik, ja fosfor przeżywam, tak mamy. Ale fosfor przeżywamy razem już od dawna, ale ja znalazłam badania, które mówią, co będzie można ewentualnie dodać jeszcze do diety, co może być pomocne w chorobie nerek, u zwierząt z chorobą nerek, żeby im pomóc utrzymać masę mięśniową, żeby pomóc trzymać niżej poziom mocznika, także coś się, słuchajcie, to jest bardzo pozytywne, że coś się dzieje w tym temacie. Spoiler alert, to jest coś, co używam od dawna, tylko w zupełnie innym celu, tak. A jednocześnie, że pracuję w przychodni nefrologicznej, tak. To myślę, że miało też odbicie i pomocne tak, było tak, przy tym. Także teraz ktoś już to wziął, przebadał, okazało się, że rzeczywiście jest to pomocne. No i super jest, że ktoś to bada, a nie poprzestaliśmy na tym, że obniżamy poziom mocznika, zmniejszając ilość białka w diecie. Także tak, ja się jaram tym. Tak, ale to myślę, że przygotujemy jakąś szerszą informację na ten temat po dokładnym zbadaniu też źródeł tej pracy, żeby zobaczyć, czy wszystko tam na pewno jest okej. Ale to nie jest nic strasznego, nic drogiego. Nie zamartwiajcie się tym. To w takim razie jeszcze raz tyle ode mnie. Trzymajcie się. I będzie łatwiej dostępne niż azodyl? Raczej na pewno tak. Także miejcie miłe popołudnie, miły dzień, zależnie kiedy nas słuchaliście i pamiętajcie o udostępnianiu, komentarzach, łapka w górę w różnych miejscach internetu, gdzie nas słuchacie. Tak. Polecaniu, znajomym, to wszystko jest ważne, żebyśmy szły z tym wszystkim dalej, żeby więcej opiekunów mogło się dowiedzieć, jak to wszystko powinno wyglądać. Pa! Pa!